Przechodzimy do druku numer 2. Tutaj od razu w punkcie 4 proponuję poprawić błąd logiczny. To znaczy mamy tam wpisane 18 tysięcy, a poniżej mamy rozdzielone 35, więc to by się nie zgrywało. Należy wpisać kwotę 53 692 w tym miejscu. Zmiana uchwały wynika z faktu, że przetarg na Smoczy Skały już jest w takiej fazie przygotowań, że należy z tego zostanie ogłoszony i lider naszych pieniędzy, mówiąc wprost, więc szkoda, żebyśmy je wydali na Smoczy Skały. Dlatego jest propozycja, po pierwsze, w punkcie drugim dodanie 10 tysięcy na ogródek przy Kaczorówce. 15 tysięcy jest zmiana nazwy tak jak zadania, ponieważ tu mieliśmy pewien problem. Z jednej strony możemy ustawić to i to je czasowe, albo zrobić toaletę stałą, tylko wtedy musielibyśmy 15 tysięcy przeznaczyć na projekt, a w przyszłym roku za 80 tysięcy realizować go. I to na pierwszy rzut oka wydaje się bardziej istotne, ja zatem adoptowałem, ale zostałem przekonany do tego, że rzeczywiście może się ten pomysł nie sprawdzić po prostu. Mogą być na tyle często niszczone toalety, że nie będą pełnili swojej funkcji. Więc pierwsze 2 lata testowo toalety przenośne, to znajdzie swoją konsekwencję również w wieloletnim planie finansowym, gdzie 6 tysięcy trzeba przewidzieć każdego roku na utrzymanie takiej toalety, bo po 400 zł, po 500 zł na miesiąc. Następnie w punkcie B, ogródek Jordanowski Banacha, powinniśmy przeznaczyć 30 tysięcy, ale w związku z tym, że z priorytetów 5 tysięcy przeznaczymy, które było na Banacha, na projekt Kaczorówki, bo nie możemy tego zrobić z tej uchwały, to dopisujemy tutaj 5, czyli jest 35 tysięcy łącznie. Pozostałych zmian tutaj nie ma tak naprawdę, innych zmian nie ma. Czy są pytania? Proszę. Czy ktoś wie, jakie są koszty utrzymania się tego projektu? 400 zł miesięcznie. Zabezpieczamy pizzerię, teoretycznie 4. Robimy to testowo, potem jeśli się okaże, że to funkcjonuje, no to będzie stała toaleta. Tym bardziej, że Park Krowotecki jest na liście rezerwowej miejsc, które powinny być toalety publiczne w jakimś tam planie budowy tych toalet. Zobaczymy. No to wtedy ściągniemy z WPF-u za utrzymanie i to przeniesiemy. No się tak, bo tam mieliśmy 5 tysięcy na Banacha, ale ponieważ tu chcieliśmy sfinansować projekt. Tak. Czyli tam to znika? Tam to znika. A tutaj w punkcie drugim proszę sobie poprawić nie opracowanie projektu, tylko realizacja projektu. Inaczej, chcieliśmy sobie, opracowanie projektu będzie częściowa realizacja ogródka Jordanowskiego. Proszę. Może nie rozpisałem tej kwoty 30 dni dla Banacha. Wiemy co będzie? Nie wiemy, bo to jak film jak jest wyłoniony przetarg na urządzenia, wtedy wiadomo jakie są ceny urządzenia. Ale na pewno ułatki, bo oni postulują najbardziej mieszkańców na tym miejscu, ale na pewno nie za całą kwotę, więc nie odpowiem Ci pewnie. Czy jest szansa, że z tej kwoty pozostałe... Z tej kwoty pozostanie 18 tysięcy i pozostałe ogródki między innymi na Wojowska, Piaskownica, tak. Bo to już rozmawialiśmy przed tym. Proszę. No ja tylko wyrażę po prostu po raz kolejny niezadowolenie, że dzieci z Banacha, Siedlnej, Kurzaka, na Wojowskiej, Stachiewicza, Opolskiej, Dorzeczowej, Jaremes i znowu Stachiewicza cieszą się placami zabaw, natomiast dzieci na Klub Polski i Krowotecki w ZUK-u nie, ponieważ niewiadomych powodów nawet Piaskownicę usunięto z placu zabaw, który funkcjonowały jest. Ja będę naprawdę na mowę na tym temacie, ale tam jest to... Znaczy, w chwili obecnej jest przygotowywany SIPS, czyli specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla wykonania projektu z realizacją Smoczego Skweru, który będzie kosztował więcej niż my 2 lata przeznaczamy na wszystkie ogródki razem z utrzymaniem. No to Ci już zadowala. To będzie 800 tysięcy minimum. Dobra, tyle na remont śródni wydany, wiem co będzie wydane na
plac zabaw nie będą robić, co się bawi, żmudki będą. Nie, no w tym roku to musieliby szybko się robić. Eluś, już sam zamiątę będą. Eluś, mówi się do czekania. Nie mają nic. Poddaję lub pod głosowanie, kto z Państwa jest za, przy podniesieniu ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę Państwa, 16 za, wstrzymujących 0 przeciw.